Dzień dobry, witam serdecznie, Piotr Nisztor. Oglądają Państwo Telewizję Republika, a ze mną i z Państwem gość Marcin Porzucek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa. Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu na stanowisko wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Będzie, czy już jest, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Zaskoczenie? Nie, pan prezes Jarosław Kaczyński od dawna mówił, że będzie chciał skoncentrować się na działalności partyjnej, na przygotowaniu Prawa i Sprawiedliwości do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych i kolejnych wyborów, które nas czekają. Tak więc nie jest to w żaden sposób zaskoczenie, tym bardziej, że wypełnił tę misję, o której mówił, czyli przede wszystkim chodziło o przygotowanie i przeforsowanie, przeprowadzenie przez parlament ustawy o obronie ojczyzny. Tak więc nic tutaj zdumiewającego nie ma, a fakt, że wicepremierem i będzie pan minister Błaszczak, wydaje się być rzeczą zupełnie naturalną w sytuacji, gdy mamy wroga u bram. Fakt, że wzmacniamy rolę ministra obrony narodowej, jest czymś zupełnie normalnym. Tym bardziej, że pan minister Błaszczak od lat współpracował blisko z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. No właśnie, kwestia tej zmiany, czy tego odejścia, to nie jest o tyle tajemnica, bo o tym już Jarosław Kaczyński mówił między innymi w wywiadzie dla Gazety Polskiej, ale to, co dzisiaj opozycja stara się pokazywać, to to, że jednak jest to zaskoczenie, a przede wszystkim, że wicepremier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, nie zwołał konferencji, no, nie było konferencji, no i opozycja twierdzi, że to jest dymisja po cichu. Jak pan odnosi się do takich no, słów ze strony opozycji, która no, próbuje z tego wydarzenia no, zrobić coś zaskakującego? Ja przypominam państwu, że raz jeszcze, że o tym od dawna była mowa, natomiast po cichu to uciekł z Polski swego czasu Donald Tusk, który tygodniami mówił, że nie opuści Polski, nie zostawi fotela premiera polskiego, nie zostawi Platformy Obywatelskiej, zaprzeczał wyraźnie, a potem nagle okazało się, że uciekł z Polski, a Platformę zostawił na lata z porażkami, zresztą jego powrót niewiele zmienia w sytuacji sondażowej tej formacji politycznej. Natomiast Jarosław Kaczyński mówił, że odejdzie. Ja nie widzę potrzeby robienia jakichś nadzwyczajnych konferencji, zresztą prezes nie unika mediów, z pewnością będzie się w kolejnych godzinach, dniach odnosił do tego, co się dzieje. A przede wszystkim chce się skoncentrować na tym, co jest dla niego istotą także polityki, szczególnie w okresie zbliżających się wyborów, czyli spotkania z mieszkańcami. Takie spotkania już się odbywały w ciągu ostatnich kilkunastu dni, ale żeby móc je uczciwie realizować, a nie udawać, że jest się jednocześnie wicepremierem odpowiedzialnym za bardzo ważną część działalności państwa, szczególnie w kontekście wojny, a jednocześnie pracować na 100% i spotykać się z ludźmi jako prezes partii. No, prezes uczciwie zdecydował, wybieram powrót. Ale to jeśli chodzi o kwestię wyborów, to jeszcze będę tu pana pytał pytanie, co się zmieni, gdy Mariusz Błaszczak już formalnie będzie pełnił stanowisko wicepremiera, no i tego, który te sprawy bezpieczeństwa będzie dzierżył w pełni w swoich rękach? Ja nie sądzę, aby tu jakieś spektakularne zmiany mogły wchodzić w grę, natomiast nie da się ukryć, że w ostatnich miesiącach Mariusz Błaszczak odegrał bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o po pierwsze kwestie uzbrojenia i dozbrojenia polskiej armii, tak aby to nastąpiło jak najszybciej, a z drugiej strony wspiera także polski eksport polskiej broni. Widzimy, mamy kilka sukcesów, chociażby armatohaubice Krab, karabinki Grot, system rakietowy Piorun. To jest coś, co bardzo się przydaje Ukraińcom, ale tymi sprzętami są zainteresowane różne armie na całym świecie. No i rola, o której nie można zapominać, to jest także dyplomacja, którą prowadzi obok pana premiera Morawieckiego, pana prezydenta Dudy. To właśnie minister Mariusz Błaszczak aktywnie działał na rzecz Ukrainy i wsparcia dyplomatycznego i militarnego dla tego kraju. Myślę, że fakt, że będzie wicepremierem, także wzmacnia jego możliwości, jeżeli chodzi o opozycję międzynarodową w zakresie kolejnych rozmów w imieniu polskiego rządu. Przy okazji każdych zmian personalnych w rządzie sporo mówi się o tym, czy Mateusz Morawiecki w dalszym ciągu będzie premierem, a jeśli tak, to jak długo, w którym momencie może dojść do zmiany, i zawsze w tym kontekście, przynajmniej od ostatnich miesięcy,
miesięcy pojawia się właśnie nazwisko Mariusza Błaszczaka. Czy to stanowisko wicepremiera i tego super odpowiedzialnego za bezpieczeństwo członka rządu to jest taki, można powiedzieć, przedsmak tego, że na przykład po wyborach, które już w przyszłym roku, wyborach parlamentarnych, to Mariusz Błaszczak może stanąć na czele rządu? Mariusz Błaszczak był w pierwszym szeregu polityków Prawa i Sprawiedliwości od bardzo wielu lat. Natomiast myślę, że pozycja pana premiera Mateusza Morawieckiego jest niezagrożona. Cieszy się wielkim zaufaniem zarówno prezesa Kaczyńskiego, ale także nas jako polityków tej formacji. Uważamy, że patrząc na to, co dzieje się chociażby w sytuacji gospodarczej na świecie, to fakt, że mamy drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, że udaje nam się utrzymywać wzrost gospodarczy, to jest zasługa w dużej mierze działalności pana premiera Mateusza Morawieckiego, który jednocześnie nie boi się powiedzieć, że pewne rzeczy można zrobić lepiej, bo oczywiście są takie sytuacje, chociażby nie bał się powiedzieć, że w Polskim Ładzie warto było jednak dokonać pewnych korekt i na jego polecenie zostały one... No, dzisiaj chyba niewielu przedstawicieli rządu chce się wypowiadać na temat tego, jak ten Polski Ład początkowo wyglądał, bo to początkowo było chyba dość mocno kontrowersyjne. No, pamiętajmy o tym, że miliony Polaków od razu na tym skorzystały, tylko niekoniecznie mówiły o tym bardzo głośno. Natomiast faktycznie były osoby, szczególnie powiedzmy z klasy średniej, bądź też osoby, które miały źródła dochodu z różnych miejsc i tam warto było pewne rzeczy doprecyzować. I to jest różnica między nami a Platformą Obywatelską. Nie wiem, czy na pewno nasi telewidzowie pamiętają, jak Platforma, nie dość, że przed wyborami mówiła, że absolutnie nie podniesie wieku emerytalnego, zaraz po wyborach podnieśli wiek emerytalny, czyli to jest sprawa nie dotycząca jakiejś tam grupy niewielkiej społeczeństwa, tylko nas wszystkich. Podnieśli wiek emerytalny 3 lata, ludzie protestowali, mówili, że to błąd, a Platforma mówiła, nie, nic nie zrobimy. A Prawo i Sprawiedliwość, mimo że skala tej sprawy jest znacznie mniejsza, po kilku tygodniach powiedział, tak, macie państwo rację, tutaj można pewne rzeczy doprecyzować, poprawić i nie boimy się powiedzieć, że możemy pewne rzeczy zrobić lepiej. To jest różnica między Prawem i Sprawiedliwością, a Platformą i innymi formacjami. Były dymisje za ten właśnie, te błędy w Polskim Ładzie, ale przejdźmy może trochę do innego tematu, do tematu Unii Europejskiej, a konkretnie KPO. Wie pan dzisiaj, że te pieniądze z Brukseli na 100% do Polski przyjdą, zostaną przelane, trafią czy też nie? W normalnej sytuacji byłoby to oczywiste, tyle tylko, że stoi na przeszkodzie polska opozycja, która bardzo głośno mówi, że te pieniądze trafić do Polski nie powinny. A właściwie, że powinny trafić, ale dopiero wtedy, gdy Platforma Obywatelska, Lewica, PSL, gdy oni przejmą władzę, to wtedy dopiero te pieniądze powinny być odblokowane. Polska sobie da radę, gdyby te pieniądze nie trafiły do nas? Ja nie chciałbym spekulować, bo jednak uważamy, że one po prostu nam się należą, więc powinny trafić bezwzględnie do nas, ale przez ostatnie lata pokazujemy, że doskonale sobie radzimy. Wzrost gospodarczy, jaki mamy, o którym wspominałem przed chwilą, powoduje, że potrafimy samodzielnie radzić sobie z wieloma wyzwaniami, chociażby olbrzymie wsparcie dla samorządów. Te środki z programu inwestycji strategicznych dla samorządów, 30 miliardów z tego, 30 miliardów złotych z tego rozdania, z poprzedniego ponad 20. Dzień będą też ogłoszone pewnie, myślę, że to jest kwestia dni, może tygodni, ten komponent dla gmin popegeerowskich. To są pieniądze, które trafiają na drogi, na przedszkola, na szkoły, na wodociągi. I to są pieniądze, które nie są z Unii. Ale do tego, panie pośle, dochodzi inflacja, dochodzi zagrożenie ze strony Rosji. No i wybory. Wybory w trudnym momencie bardzo. Wybory w momencie, jest pan w stanie przewidzieć, co się stanie w przyszłym roku? Na razie PiS, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica prowadzi w sondażach. Czy uważa pan, że ta sytuacja, która obecnie ma miejsce i ten trwająca już tyle czasu wojna na Ukrainie może wpłynąć na wynik wyborczy? No przede wszystkim pamiętajmy, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Nikt, przecież gdy wygrywaliśmy ponownie wybory w 2019 roku, nie spodziewał się, że będzie epidemia ze swoimi wszystkimi skutkami medycznymi, ale także gospodarczymi i społecznymi. Teraz mamy wojnę od kilku miesięcy i też tak naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy ona potrwa kilka miesięcy, czy jednak w jakimś wymiarze będzie trwała kilka lat. Tego sobie byśmy nie życzyli, ale no to nie wszystko. A jak to wpłynie na wynik wyborczy? Ja myślę, że Polacy widzą, że potrzebny jest, Polska potrzebuje stabilności
stabilnego rządu, stabilnej ekipy rządzącej. Tymczasem, jeżeli spojrzymy na opozycję, to proszę zwrócić uwagę, tam mamy 3-4 bloki, ale tak naprawdę tam jest kilkanaście małych partyjek. One się różnią poza nienawiścią do Prawa i Sprawiedliwości w każdej sprawie społecznej, gospodarczej, światopoglądowej, także wojskowej, także spojrzenia na kwestie imigranckie. Tam mamy olbrzymi rozdźwięk, chociażby te osoby przecież, które jeszcze jesienią zeszłego roku kibicowały nielegalnym imigrantom, którzy szturmowali polską granicę na Białorusi. My wtedy mówiliśmy, że to jest element wojny hybrydowej Łukaszenki i Putina. Oni mówili nie, absolutnie nie. Także poważni politycy opozycji. No okazało się, że oczywiście mieliśmy rację. Czy tacy ludzie powinni rządzić Polską? No myślę, że nie. Natomiast także dlatego pan prezes Jarosław Kaczyński będzie się teraz koncentrował na tym, aby być liderem naszej formacji w 100% i poświęcić temu całą swoją energię, aby właśnie zmotywować nas, bo pytał pan, czy ja jestem przekonany, że wygramy. Nie, jeżeli byłbym przekonany, że wygramy, to by oznaczało, że przegramy. Bo każdy polityk, który jest pewny sukcesu, to jest pierwszy krok do tego, aby przegrać. O coś innego. Jest już walka o miejsca na listach wyborczych, czy nie? Ja nie dostrzegam takiej walki, ja zresztą jestem zdania, że dobry parlamentarzysta, jeżeli pracuje solidnie w okręgu, jeżeli solidnie pracuje w Sejmie, to jest w stanie sobie poradzić także z dalszego miejsca na liście. Oczywiście jedynka jest wielkim bonusem, uznaniem, ale i też wielką odpowiedzialnością. Natomiast to, czy miejsce jest drugie, czwarte czy siódme, ma drugorzędne znaczenie. Być może niektórzy stawiają to jako swój priorytet, aby zdobyć jak najwyższe miejsce na liście. To jest ważne, ale myślę, że lepiej tracić czas i energię na spotkania z mieszkańcami. Ja na przykład tak robię. Ciekawe spotkanie na przykład miałem 2 tygodnie temu w Międzychodzie. O tej samej godzinie, w tej samej miejscowości w Międzychodzie, w zachodniej Wielkopolsce odbywało się spotkanie ze mną, otwarte z mieszkańcami i trójki parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. No zdecydowanie wyższa frekwencja na spotkaniu ze mną. Tak naprawdę poza tą trójką Platformy Obywatelskiej. No, to może pan poseł się pochwalić w takim razie tym sukcesem, ale jeszcze ostatnie pytanie o listy wyborcze. Solidarna Polska znajdzie się na listach wyborczych w przyszłym roku Zjednoczonej Prawicy, czy nie? Ja uważam, że wszystkie człony Zjednoczonej Prawicy, wszystkie te formacje, także te mniejsze, powinny się znaleźć, ale to jest także przede wszystkim ich decyzja, czy nadal uważają, że są razem z nami, czy nadal zgadzamy się w tych 80-90%, co uważam za dobry rezultat. Natomiast no, jeżeli ktoś będzie chciał na siłę startować sam, to przecież nikogo nie zatrzymamy. To jestem w każdym razie orędownikiem tego, żebyśmy startowali razem. Ostatnia kwestia. Komisja Europejska dała zielone światło do fuzji PKN Orlen z grupą Lotos. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, mówi, że do tej fuzji dojdzie na przełomie lipca i sierpnia, czyli bardzo szybko. Co to oznacza dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa związanego z dostawami paliw? Jaka jest pana opinia? Proszę pamiętać o tym, że ta decyzja była podejmowana jeszcze przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie, natomiast ona oznacza podniesienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Tworzymy multienergetyczny koncern, jeden z największych w Europie i to jest olbrzymia siła na najbliższe lata, ale także w perspektywie kilkunastu lat, bo przecież świat się bardzo mocno zmienia, rynek energetyczny, rynek paliw również się zmienia, ale w ramach tych decyzji, tego łączenia, no tutaj Komisja Europejska faktycznie pewne rzeczy wymusiła, ale to jest normalna praktyka antymonopolowa, z tym się musieliśmy pogodzić, ale też mieliśmy niemal pewność, że tutaj nie będzie blokady komisji, no, ale ze strony Komisji Europejskiej. Orlenu Daniel Obajtek mówił, że gdyby wcześniej ktoś podjął tę decyzję, dzisiaj nie trzeba byłoby liczyć ale na to, czy Komisja Europejska powie tak czy inaczej. Tak. Ale ostatnie pytanie. Jeśli chodzi o kwestię dostaw ropy z Rosji do Unii Europejskiej, coraz mniej tej rosyjskiej ropy, no tam niecałe chyba 20% cały czas płynie do grupy z Płocka. Czy w pana ocenie jest realna szansa wreszcie, aby Unia Europejska po tych miesiącach różnego rodzaju targów podjęła decyzję, tak, odcinamy się od rosyjskiej ropy? Ja jestem zdecydowanym orędowniczym tego typu. Ale czy wierzy pan, że Unia Europejska zdecyduje się? Są kraje, które mają z tym poważny problem. Myślę, że dużym ważnym elementem jest także to, żeby zdywersyfikować. No, Polska przygotowywała się zarówno w zakresie gazu, jak i ropy do tego, aby dywersyfikować. Jesteśmy gotowi oczywiście no, kosztem pewnych wyrzeczeń, ale niemniej jednak warto
warto było podjąć tę decyzję. Także współpraca z Arabią Saudyjską, myślę, że także tutaj pomoże. No właśnie, miejmy nadzieję, że ta ropa z Arabii Saudyjskiej pomoże nam jeszcze bardziej uniezależnić się od Rosji. A ja bardzo dziękuję Państwu, moim gościem i Państwa był Marcin Porzucek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, i zachęcam do pozostania z Telewizją Republika. Za chwilę moim gościem będzie Tomasz Hryniewicz, wiceprezes grupy Azoty.